powiecie starogardzkim miała miejsce uroczystość wręczenia odznaczeń dla honorowych dawców krwi. Nagrodzeni zostali ludzie w różnym wieku, którzy oddali minimum 20 litrów tego drogocennego płynu. To osiągnięcie wymagające wytrwałości i poświęcenia. Jest to uroczystość wręczenia odznaczeń przyznanych przez Ministerstwo Zdrowia, przez ministra zdrowia właściwie, dla dawców krwi, którzy oddali ponad 20 litrów krwi lub jej składników. Czyli to jest odznaczenie honorowe dawca krwi zasłużony dla zdrowia narodu. Czyli tutaj mówimy o grupie ludzi, która została wyróżniona, dlatego że przez wiele lat regularnie przychodziła do Centrum Krwiodawstwa, oddawała krew. No i dzięki temu zasilała nasze magazyny, a my przy użyciu składników krwi pobranych od tych osób mogliśmy ratować ludzkie życie. Oczywiście od doniosłości może świadczyć fakt, że to naprawdę trzeba trochę lat pochodzić do Centrum Krwiodawstwa i trochę tej krwi oddać właśnie po to, żeby takie oznaczenie móc otrzymać. Krew dawcy może uratować życie wielu osób, które borykają się z różnego rodzaju chorobami lub są po wypadkach i potrzebują transfuzji. Dlatego tak ważne jest, abyśmy wszyscy zdawali sobie sprawę z ogromnej wartości oddawania krwi i chętniej podejmowali decyzję o podzieleniu się tym, co mamy najcenniejszego. Już zawsze miałem ogromne uznanie dla honorowych dawców krwi, bo to są ludzie, którzy nie myślą tylko o sobie, ale myślą o innym człowieku, o bliźnim. Mieć zdrową krew i być zdrowym to jest wielki dar. I tym darem się dzielić z innym człowiekiem, z bliźnim, dla mnie to jest coś szczytnego i wspaniale świadczy o tych ludziach. I każdego bardzo cenię honorowego dawcę krwi. Oni nie robią tego dla oznaczeń, to ja wiem doskonale, bo znam niektóre z tych osób. I one to robią dlatego, że po prostu są takimi osobami i niezależnie od tego, czy byliby nagradzani, wyróżniani, będą zawsze to robić, ale na pewno to, że ktoś z zewnątrz doceni to, to jest dla każdego miłe. Jak ktoś coś dobrego robi, a jeszcze ktoś to w jakiś sposób docenia, to myślę, że to jest satysfakcja jeszcze taka dodatkowa. Odznaczenia zostały nadane przez ministra zdrowia, co podkreśla wagę tego gestu. Ta uroczystość to nie tylko celebracja osiągnięć osób nagrodzonych, ale także okazja, aby propagować krwiodawstwo. Idea krwiodawstwa jest godną do naśladowania i do propagowania ideą oddawania krwi. W Polsce ta idea polega na dobrowolnym i bezpłatnym oddawaniu leku, który ratuje ludzkie życie. Leku, którego źródłem jest tylko człowiek. Ona jest bardzo ważna, ponieważ nie tylko ratuje ludzkie życie, ale ułatwia lekarzom proces postępowania leczniczego. I ogromnie cieszą nas takie sytuacje jak dzisiejsza, że mogliśmy w naszym urzędzie gościć wyjątkowych ludzi, ludzi, którzy oddają krew i dzięki temu są sami najlepszym promotorem tej idei, którą jest oddawanie krwi w Polsce. Dawcą zostałem już w pierwszym miesiącu, w którym mogłem oddać krew. Było to w lutym, zaraz po skończeniu moich 18 urodzin, więc minęło już 14 lat, odkąd oddaję krew. Co spowodowało? Pamiętam jedynie, że czekając na te 18 urodziny, byłem przekonany w 100% o tym, że chciałbym zacząć oddawać swoją krew i tak ta przygoda się w liceum zaczęła. To jest najprostsza forma pomagania innym ludziom lub ratowania ludziom życia. Zebraliśmy się w trzech kolegów w szkole w Sporożynie na krwiodawstwo. Oddaję tak różnie, nie? Przez 12 lat, najmniej dwa razy w roku, a najwięcej 6 razy, tyle ile można. Tak średnio 4-5 razy do roku idę, nie? Zachęcamy każdego, kto chce pomóc innym, do zastanowienia się nad tym, aby zostać dawcą krwi. To prosty, bezpieczny i bezbolesny sposób na pomaganie innym. Dzięki takim inicjatywom możemy razem przyczynić się do ratowania życia i zdrowia wielu ludzi. Polecamy również zobaczyć. Starogardzkie autobusy jadą na front oraz postaw nam kawę. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.